No, witajcie. W końcu wybiłem tego sztuga następnego. Wygląda on tak. I z tego co widziałem, fajnie się sprawuje w bitwie, więc ruszymy może realistyczną jedną i jedną arkadówkę. Zobaczymy jak to się spisuje, bo na realistycznej mogę po prostu nie wypróbować tego, bo to jest... Wiele trudniej jest na realistycznych. Ale z tego co widziałem, to jak ludzie grali, no to to ściągali na strzała mnie. No i nie tylko mnie. Także zobaczymy sobie. Penetracja ma fajną, bo na 100 metrach ma 110, na 500 metrach 98 mm i na kilometrze 82 mm, więc bardzo fajnie. Dobra, jest, jest, w końcu. Którego respa by sobie wziąć? Weźmiemy dwójkę, tego do góry. Tutaj. Bo tam najprędzej będę mógł wypróbować sztuga. Dobrze, weźmiemy więcej tych pocisków, bo to są lepsze pociski. Okej, dobrze. Ach. A nie, dobrze, akurat dobrze tu wyrzuciło. Jaki plus. Prezentuje się bardzo ładnie. Ale wydaje mi się, albo mi się nie wydaje. Dosyć opornie skręca. No dobrze. Coś pojedzie na 100%. Ok, mierzymy. Fajnie, że teraz... Aha, jest tu 800. 4, 8, 12, dobrze. Czy coś tu pojedzie, czy nie? Jest tam, ale to już... Cholera. Tam na moście się nie spodziewałem kogoś, że będzie jechał, ale jest ich tam dużo. Zobaczcie na mapkę. Jest coś. No niby dostał. No tak, KW2, no nic... Nic... No tak. Normalka. KW jak strzeli, to nie ma co zbierać. Z odłamków to jest masakra. Zresztą widzieliście na moim filmiku, co potrafi KW. Dobra, więc pojedziemy z ręcznościówki sobie. Jest ta sama mapa. Teraz chyba z prawej strony zaczynamy. Tu jest resp numer 2 i tu jest numer 1. A powinien być 1 i 2. A tu jest odwrotnie zawsze wszystko zrobione. To mówię, żebyście wiedzieli. Na przyszłość, jak gra wejdzie, otwarta beta. Dobra. No, ładuj się szybciej. Bo niepotrzebnie mi filmik. Aha, dobra, to dwójkę bierzemy. No właśnie, zawsze zapominam o tych respach. Mówię o nich, a zawsze zapominam. Dobra. Mykamy tutaj. Myk, 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 myk. Oni już są tutaj wycelowani, jeśli ktoś tam stoi, to już jest tutaj wycelowany. I teraz czekamy.
transmission. Przekładnia, ale długo cholernie ładuje, ja pierdzielę. Dobra. To chyba na niego tutaj poczekamy, bo nie wierzę w to, że on nie wyjedzie. O właśnie. Cel nie został uszkodzony. Coś jedzie, znowuż. Ok. Poczekajmy. Loader i gunner, dobrze. Będzie wolno ładował. Teraz spróbujmy go trachnąć tu. Machine gunner. Teraz tak. Spróbujmy jeszcze go tutaj ubić. Zobaczcie, co on robi. Jak można poznać wotowca? Pięknie. No ma moc. Arma ta fajna jest. I teraz tak. No fajnie. Nie mogę naprawić, ja mam silnik zniszczony. Oh, fuck, zobaczcie jak to jedzie. To już nie jedzie, to już się toczy. Z górki może trochę pójdzie. O jest. No cóż, ja już jestem w sumie wyeliminowany z gry. Tutaj ewentualnie mogę właśnie zrobić taki motyw, że tu zjechać, stawić się i strzelać do tamtego. Jak mnie zniszczy, to mnie zniszczy. Trudno, no bo nie jestem już w stanie dojechać nigdzie. O, no właśnie, już wsteczny nie działa. W ogóle silnik padł totalnie. No nie, nie jestem w stanie, nie jestem w stanie nic zrobić, już mogę jedynie J trzymać i wyjść z pojazdu, bo to mija się z celem, coś takiego. No właśnie. Jeszcze jedną pojadę, no bo co? Ojej. O, mamy tą mapę, to też pojadę z dwójeczki, czyli z tego punktu po lewo. Dwójeczka, proszę bardzo. Już? O, słabo to BT. To są cholernie szybkie. Przyjmuję.
powinienem BT na strzał na dwa zdjąć, więc postaram się tam wjechać do góry i odzyskać ten punkt, bo jak widzieliście wcześniej we filmie, to po przejęciu punktu bardzo szybko paski postępu armii schodzą te do góry. Jest to moment, nie mam wymaksowanego i nie podjadę tutaj. Niestety. Cholera, że mnie nie skumnie. Żeby się nie skapnęli. Tam do góry co strzelałem, to jest artyleria. To jest chyba artyleria, które mają pojazd na wspomaganie. Oho. Zjeżdżają się skubańcy. Nie będzie tu za ciekawie. Nie będzie tu bardzo... za bardzo ciekawie. Cholera mać. Zajebiście, zaraz się zrobiło. Strzelanie bez celowania, właśnie to. Kurwa mać! Fuck. Dobra, już dalej nie będę grał, bo to plik będzie mi ważył 4 giga. Na razie, trzymajcie się.